Przeciwko odebraniu Polakom biernego prawa wyborczego. Polak nie może kandydować do Sejmu indywidualnie. Dostałem właśnie taką odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej. Jak ktoś z Państwa chce, to mam kopię, mogę dać. Gdzie Państwowa Komisja Wyborcza pisze wprost, że polski kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania. To jest odebranie nam biernego prawa wyborczego. Bo dlaczego ja mam się zrzeszać w jakiejś partii politycznej, jak ja nie chcę? I wyborcy nie mają wyboru potem, tylko muszą głosować na jakieś listy, prawda? W związku z tym jest to sprzeczne z naszą konstytucją, ewidentnie. Złożyłem już wniosek w Trybunale Konstytucyjnym oraz sprzeczne ze standardami OBWE. Także w imię przyszłości tej młodzieży, tutaj co tu pięknie stoi, również protestujemy. Wczoraj zawiązaliśmy taki komitet obywatelski, proszę, to jest... Proszę bardzo, proszę wziąć na pamiątkę. To może historię, bo chcemy zmienić system wyborczy tak, żeby... Do czego obywatel nie może wystawić swojej kandydatury, prawda? I ludzie niech decydują, czy będzie posłem, czy nie. Tylko musi jakiś lider partii zadecydować, czy wpisze go na listę, czy nie. Bardzo proszę, proszę pana. Na co? No ja nie wiem, jak nie, to nie dam, proszę. To lewactwo. No proszę pana, no lewactwo, no. Lewactwo, prawactwo, wszystko jedno, prawa obywatelskie. Także... Tam są, proszę państwa, nasze... Zaraz, ja schowałem sobie te, moją legitymację i wszystko. Mam wszystko. Już idę, tylko tutaj państwo są, jak państwo... Państwo mieszkacie tu w Warszawce, jak rządziłem. Gdzie? Niezupełnie. Tu są moje namiary, jakby można mailowo to... Ja bardzo przepraszam. Jest, bardzo proszę. A to na pamiątkę. Możemy chwilkę? Tak. Zaraz jest posad, tak? Witam państwa, witam serdecznie. Drodzy państwo, wczoraj powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, którego jedynym celem jest przywrócenie Polakom biernego prawa wyborczego. Dlaczego tak się dzieje, że Polacy nie mają biernego prawa wyborczego? Tak przewiduje nasz kodeks wyborczy. Wystąpiłem do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem, jaka jest procedura, którą musi obywatel spełnić, żeby zostać posłem indywidualnie. Bo to nam konstytucja gwarantuje. Otrzymałem odpowiedź 31 maja, w której Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż kodeks polski wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania. A więc odbiera nam kodeks wyborczy nasze bierne prawo wyborcze wbrew konstytucji, wbrew zasadom określonym przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. I w związku z tym zawiązaliśmy komitet, kilkadziesiąt osób wchodzi w jego skład, którego jedynym celem jest przywrócenie Polakom biernego prawa wyborczego. Tak, żeby obywatel mógł skorzystać z konstytucyjnych uprawnień, a wyborca mógł rzeczywiście wybierać, a nie tylko poruszać się w tym, co prezes jednej partii czy drugiej ustali. W związku z tym uchwaliliśmy wczoraj taką rezolucję, którą będziemy wręczać wszystkim, również wysyłamy do prezydenta, do prezesów partii, do posłów, iżby jeszcze przed tymi wyborami zmienili system wyborczy, bo Sejm wybrany z naruszeniem konstytucji będzie po prostu nielegalny. No to jest oczywiste. A to są standardy tak oczywiste, że po prostu nie wymagają nawet interpretacji. Aczkolwiek czekam, co Trybunał Konstytucyjny odpowie na mój wniosek, który tam złożyłem. I otóż, proszę państwa, jeśli nie nastąpi zmiana systemu wyborczego do Sejmu, będziemy wzywać obywateli do bojkotu tych wyborów. Skoro prezesi partii już wybrali posłów, bo ktoś, kto jest na jedynce wyznaczony, to jest automatycznie posłem, no to po co my tam mamy chodzić i wrzucać te kartki do urn, skoro to jest tylko rytuał, który ma zasłonić tak naprawdę brak demokracji. I dlatego apelujemy do wszystkich, żeby się przyłączyli do tej akcji. Nasza akcja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek, czy jakiejkolwiek partii, tylko nasza akcja jest akcją odzyskanie biernych praw wyborczych przez Polaków, co powinno być elementarzem demokracji. Dlatego dziękuję serdecznie wszystkim dziennikarzom, którzy się zainteresowali tą sprawą. Jest to niebywale ważna, ustrojowa sprawa. Już nie mówię o następstwach socjologicznych tego, co ten system produkuje, ale wszyscy państwo widzicie, jak Sejm nie może rozwiązać podstawowych praw, mnoży ustawy, 16 razy zmienialiśmy kodeks karny, kodeks postępowania, to jest jakaś po prostu karykatura działania parlamentu. To też wynika z tego, że posłowie są sparaliżowani tą partyjną dyscypliną, że nie wychylą się ani na krok poza decyzję prezesa. Stąd uzdrowienie tego systemu leży w naszym wspólnym interesie wszystkich, rządzących, opozycji, a przede wszystkim obywateli. Można pytanko?
A proszę powiedzieć, no bo przeciętny Polak na pewno się bardzo dziwi, jeśli słyszy, że nie posiada prawa wyborczego, jak pan, biernego prawa, jak pan w tej chwili mówi. Czy takie rozwiązania, w których każdy obywatel może pójść i samodzielnie startować do Sejmu, są w jakimkolwiek kraju? No wszędzie są, proszę pana. No, w Anglii są. W Anglii, żeby wystartować do parlamentu, trzeba przynieść 10 podpisów mieszkańców okręgu i wpłacić 1000 funtów kaucji. W Rosji są, proszę pana, w Niemczech są. Wszędzie, gdzie są okręgi jednomandatowe, nawet w systemie mieszanym, obywatel może wystartować do parlamentu. Niemcy. No co, nie, no oczywiście, no wszędzie są takie rozwiązania. Czyli chodzi o takie rozwiązania jak do Senatu, żeby było. Jak do Senatu. My nawet zamierzamy, dlatego żeby uzyskać pewną trybunę i możliwość przekazania tej naszej, że tak powiem, tego problemu społeczeństwu, zamierzamy wystawić kandydatów do Senatu, Komitet Obywatelski. Już mamy 30 chętnych, się zgłaszają następni. Myślę, że stworzymy taką ogólnopolski komitet i wystawimy kandydatów do Senatu. Wiedzą, że to są strasznie trudne wybory, bo te okręgi są wielkie i te partie dominują w mediach, ale chcemy mieć możliwość przekazania naszym rodakom tej oczywistej oczywistości, że po prostu nie mamy biernego prawa wyborczego. Bo co to za wybory, kiedy nikt z nas indywidualnie nie może zgłosić się, powiedzieć, ja chcę zostać posłem, i to wyborcy mają decydować, czy on tym posłem zostanie, czy nie. A nie prezes partii, który mówi, nie, ja cię nie lubię, to cię w ogóle nie wpiszę, a ciebie lubię najbardziej, to cię wpiszę na jedynkę, a ciebie trochę mniej, to na dwójkę, a ciebie to gdzieś tam, no przecież to jest karykatura demokracji, proszę państwa, no na litość boską, no przecież to jest oczywista, ja myślę, że wszyscy, którzy przez chwilę posłuchają o tym zagadnieniu, Polacy mają, no skąd wynika niska ocena Sejmu i posłów? No właśnie między innymi z tego, że Polacy czują, że są oszukiwani, a nikt nie ma, że tak powiem, takiej prostej odwagi cywilnej, żeby powiedzieć, że król jest nagi. A my to taką, no akurat zebrała się grono ludzi odważnych, cywilnie, i mówi, król jest nagi, nie mamy demokracji, to jest partiokracja, to jest system, w którym tak naprawdę przywileje dostały partie, one stworzyły taki model bardzo niedobry model partii, bo to jest partie wodzowskie, wszystkie partie w Polsce są partiami wodzowskimi, gdzie właściwie członkowie to mają tylko wykonywać polecenia. Ten apel jest do wszystkich Polaków, ale przede wszystkim do młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali na tak zwane zmywaki, tylko żeby wzięli w swoje ręce, bo Polska nam przecieka przez palce, w związku z tym bojkotujmy to, co jest nielegalne według polskiej konstytucji, a jeśli nie mamy innego wyjścia, no to będziemy startować w Senacie i nasz głos, żeby był słyszany. Nam w zasadzie no, proszę powiedzieć, bo w sumie to PiS-15 powstał na takich prodemokratycznych hasłach. Czy w tej chwili popiera tą inicjatywę? Proszę pana, byłem twórcą PiS-15, byłem głównym, że tak powiem, strategiem tego ruchu. No tak, bo pan już nie jest. Mieliśmy taką nadzieję od początku. Nasze drogi się rozeszły zaraz na początku. Nie będę tego komentował ze względu na Tak, czy oni popierają tą inicjatywę? No, myślę, że tak. No, to nie konsultowałem się z nimi dawno, ale Paweł mówi po tym, jak ja wystąpiłem do Państwowej Komisji Wyborczej, to Paweł Kukiz kilkakrotnie wypowiadał się na ten temat. Wypowiadają się również posłowie, ci, którzy zostali tam w klubie Kukiz 15 na ten temat. No, popierali jednomandatowe okręgi wyborcze. Muszą z natury poprzeć tę inicjatywę. Szkoda tylko, że nie zdobyli się na złożenie projektu, na przykład zmiany w kodeksie wyborczym i tak dalej. Ale to już jakby jest trochę zmarnowane, za późno na to dzisiaj jest. Myślę, że też rządząca partia była skłonna. Mnie pan Kaczyński na początku kadencji wprost obiecał, że wprowadzi mieszaną ordynację wyborczą. Powiedział, tak, wprowadzimy JOW-y, ale w jednomandatowe okręgi, ale w systemie mieszanym. Nie miał kto widocznie panu prezesowi tego jakoś podpowiedzieć, żeby to wprowadził, bo nie zrealizowało się to przez całą kadencję. Ja cierpliwie czekałem, w końcu napisałem, wpadłem na ten pomysł, że napisałem do PKW, żeby mi odpowiedzieli, jak jest, i mam to na piśmie, że nie mogę kandydować. Zostańcie panowie jeszcze chwilkę, szerszy zrobię, dobrze? Bo tak to mam. Zróbmy jakiś taki. Dobrze, nie jest, skrócił tak jak stanie. Tak jest, dobra. Proszę państwa. Tak jest. Panie. Pan sekretarz słowo to wam posła Sanowskiego. Sanowna. Dobra. Cianek był rabinem sobą. Tak jak pan otwierał, pan bym nie miał na przebitki, jak pan otwierał, pokazywał. Tak jest. To jest odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest wprost wpisane, że obywatel nie może indywidualnie kandydować do Sejmu. Dobra, jeszcze tą pierwszą stronę. Dobra, dziękuję. Proszę, dałem, tak? Dałem to? Nie, to tego nie dałem, to jest PKW. To mam kopię, proszę. Bardzo fajnie, że byliście, naprawdę. Polsat jest the best. Tylko żeby puścić.
Myślę, że tak. Jak już przyszli. Drodzy Państwo, no to proszę Państwa, wykonaliśmy kawał roboty. Tak, kamery są po prostu zainteresowane. A gdzie macie publiczność? No Państwo jesteście publiczności. Czyli ja chcę wrócić do socjalizmu. A my do socjalizmu chcemy? Teraz Pani jest socjalistą. Nie wiedza, to jest... Socjalizmu o muerte! Słuchajcie, ludzie tkwią w tym matrixie takim wyboru. Jak mają chcieć walczyć o to. Tak. Po uczelniu Uniwersytet Warszawski robiono ostatnio, ale wiadomo, że ludzie nie bardzo umieją odróżnić.